Radio Ortodoksja. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Państwo zadają pytania, my odpowiadamy. Dzisiejszym naszym gościem jest pan profesor Robert Mróz, kierownik kliniki drugiej i trzeciej Kliniki Chorób Płuc Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam pana profesora. Witam bardzo serdecznie i bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Za konsoletą ojciec Mateusz. Ruszamy. Panie profesorze, droga ku zachodowi. Co to za tytuł? To mnie pan profesor zaskoczył. Droga ku zachodowi to droga, którą my, szczególnie nasze pokolenie, moje pokolenie podążało i mam głęboką nadzieję, że dalej nią podążamy. A w pana pytaniu makiawelicznym kryje się pewnie zapytanie też o muzykę. Tak, przede wszystkim. Tak, to taka płyta, którą udało mi się nagrać, która jest tak naprawdę zbiorem utworów, które powstawały na przestrzeni wielu, wielu lat. Pierwszy tak naprawdę był skomponowany w trzeciej klasie ogólniaka, więc zamierzchłe czasy. I tak chciałem się rozprawić z moimi wczesnymi dokonaniami, dlatego też ta płyta. A droga ku zachodowi, tak jak powiedziałem, dlatego że to dla nas był bardzo ważny kierunek dla naszego pokolenia, kiedy startowaliśmy w biednym PRL-u i chcieliśmy, żeby ten świat, który nas otacza, był zupełnie inny. A gdy poczuliśmy, że jest to możliwe, to ruszyliśmy tą drogą. I mam głęboką nadzieję, że już jesteśmy na tym zachodzie. Myślę, że tak. Już daleka droga za nami, ale myślę, że jeszcze długa przed. Panie profesorze, o muzyce moglibyśmy porozmawiać, ale spotykamy się dzisiaj zawodowo porozmawiać o pulmonologii. Pan profesor jest specjalistą pulmonologii. Temat nowotwory układu oddechowego, nowotwory płuc, a przede wszystkim rak płuca. Co pod tymi pojęciami się kryje? No i tu już się zrobiła poważniejsza sytuacja, a mianowicie rak płuca to straszliwa choroba. To choroba, z którą ja się spotykam na co dzień od 30 lat blisko. To choroba, która zabiera ludziom marzenia, zabiera bliskim osobę najbliższą, a w ogromnej większości, blisko 90% osób, moglibyśmy uniknąć tej choroby, gdyby nie nasze złe nawyki. Złe nawyki? Co pod tym pojęciem rozumiemy? Przede wszystkim palenie papierosów. Blisko 90% osób, które chorują na nowotwór płuca, to są byli albo aktualni palacze. I dlatego wcześniej mówiłem, że gdybyśmy pomyśleli o tym, że palenie tytoniu to jest coś takiego, bez czego można żyć, w wielu przypadkach, w większości przypadków uniknęlibyśmy tragedii osobistych i rodzinnych. Panie profesorze, palenie czynne, palenie bierne? Czynne przede wszystkim, ale bierne też. Dzisiaj, jeśli chodzi o palenie, coraz mniej palimy mimo wszystko. Już nie jest palenie takie modne, więc palenie bierne, narażenie dzieci, żon, mężów na palącego członka rodziny jest mniejsze, ale w dalszym ciągu jest realne. Pamiętajmy, że palenie bierne to też palenie i też szkodliwe i też może prowadzić do raka. Jak w tej sytuacji mają miejsce, odnajdują się e-papierosy? Teraz ostatnio bardzo modne, bardzo podobno zdrowe. Bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że zarówno e-papierosy, jak i produkty żarzące się, tak zwane IQOS-y, na ich temat w internecie jest mnóstwo złych wiadomości i nieprawidłowych wiadomości. Nawet FDA zajęło się tym, ponad niespełna miesiąc temu wydało FDA, czyli Światowa Organizacja, Amerykańska Agencja Żywności, wydało oświadczenie, w którym jasno stwierdza, że
preparaty żarzące, tak zwane IQOS-y, to mniej niż 5% szkodliwości zwykłego papierosa. Dlatego też zaleca się używanie ich jako głównej formy, najlepszej formy rzucania palenia i przede wszystkim zmniejszania szkodliwości, bo tak jak powiedziałem, to jest niespełna kilka procent szkodliwości zwykłego papierosa, bo ta szkodliwość wiąże się przede wszystkim z dymem papierosowym, a zarówno e-papierosy, jak i IQOS-y nie wydzielają dymu tytoniowego. Jest to żarzenie bądź ewaporyzacja, które powodują, że palacz wchłania nikotynę, ale nie wchłania dymu, którego nie ma po prostu, a dym tytoniowy to są kancerogeny, pierwiastki ciężkie i różnego rodzaju trucizny, które powodują między innymi rozwój raka. W dymie papierosowym 2000 różnych toksycznych substancji, które oddziaływują bezpośrednio na nasze drogi oddechowe, na nasze płuca. Czy jeszcze jakieś inne czynniki ryzyka, na które powinniśmy zwrócić uwagę? Na pewno zanieczyszczenie powietrza, na co wpływ ma między innymi spalanie zarówno węgla, jak i różnych innych substancji w starych piecach starego typu. Dlatego odchodzenie od tychże pieców, które jeszcze w dalszym ciągu używamy, których używamy, jest ze wszechmiar pożądane. W naszym regionie, to Zielone Płuca Polski, stopień zanieczyszczeń nie jest porównywalny z tym, który obserwujemy na południu Polski, na Śląsku, w okolicach Żywca, Krakowa. Tam rzeczywiście mieszkańcy mają ogromny problem. Jeśli do tego jeszcze dodamy spalanie węgla, które jest jeszcze w dalszym ciągu tam popularne, to efekt jest taki, że smog i stopień zanieczyszczenia dymu jest ogromny, przekraczający normy dopuszczalne, co też sprzyja rozwojowi chorób układu oddechowego i nowotworów też. Oprócz węgla, to też chyba zbieractwo i później spalanie tego, co się znalazło i udało się zgromadzić przez okres niegrzewczy. Tak, to jest rzeczywiście jeszcze większy problem, bo rzeczywiście w tych piecach lądowało i w dalszym ciągu ląduje wszystko, co się uda, tak jak pan profesor zauważył, zebrać. I to dodatkowy czynnik, który wpływa na stan naszego zdrowia, między innymi plastik i różnego rodzaju inne substancje, które podczas spalania wydzielają ogromne ilości toksycznych substancji. Czyli plan, zalecenie Unii Europejskiej, odejście od technologii węgla, mimo oporów społecznych, szczególnie na Śląsku, jest jak najbardziej wskazanym. Myślę, że to jest bardzo ważny kierunek i oczywiście, że to się wiąże z przekwalifikowaniem, zmianą sposobu myślenia wielu ludzi, rodzin. Górnicy, część z nich w dalszym ciągu pewnie jeszcze nie rozumie, dlaczego muszą od tego odejść, ale rzeczywiście spalanie węgla i zmiana formy wytwarzania energii elektrycznej, również ciepła. Myślę, że jest to kierunek absolutnie niepodlegający dyskusji. Czy jeszcze inne czynniki ryzyka, których możemy uniknąć? Nie unikniemy genów, nie unikniemy predyspozycji genetycznych. Czy o czymś jeszcze w swoim życiu, w swoich zachowaniach powinniśmy pamiętać? Na pewno żyjemy dłużej i to jest czynnik, dzięki któremu nowotwory w naszej populacji zdarzają się częściej, bo podeszły wiek jest jednym niezależnym z czynników ryzyka rozwoju nowotworów, nie tylko raka płuca, ale na to nie mamy wpływu. Natomiast mamy wpływ poprzez zdrowy tryb życia. Ruch, sport, dobra dieta, nie unikanie otyłości, chorób układu sercowo-naczyniowego. Również stres. Stres jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju chorób, między innymi nowotworowych. I ten stały podprogowy, takie codzienne zmagania się z czymś, czego nie możemy pokonać, jest rzeczywiście, wpływa na obniżenie nastroju, na depresję, bo te choroby związane z obniżonym nastrojem również wpływają na naszą obniżoną odporność, bo do rozwoju raka dochodzi wtedy, kiedy organizm
nie jest w stanie rozpoznać i zniszczyć komórek nowotworowych na etapie bardzo wstępnym. I gdy jesteśmy zdrowi, silni, pogodni, dobrze nastawieni do życia, to nasz układ odpornościowy, dobrze odżywieni, to nasz układ odpornościowy działa i nadzór immunologiczny działa i tenże układ w sposób prawidłowy rozpoznaje komórki nieprawidłowe, również nowotworowe i na wstępnym etapie je eliminuje. Natomiast gdy jesteśmy słabi, niedożywieni, niedobrze się odżywiamy, nie uprawiamy sportów, wspomniałem o depresji, o tych czynnikach, które wpływają na nasz obniżony, stale obniżony nastrój, to może powodować niedobory odpornościowe i wtedy droga do rozwoju nowotworu staje się coraz szersza. Czyli zamykanie parków, zamykanie lasów, ograniczenie aktywności ruchowej mieszkańców Polski nie było zbyt dobrym posunięciem. Ja myślę, że ta sytuacja z marca, kwietnia, tak naprawdę ja byłbym daleki od oceny tych decyzji, dlatego że pamiętamy, jak bardzo wszyscy się baliśmy. Jak naprawdę nie było wzorców do naśladowania, nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić, dlatego pojawił się lockdown, pojawiło się zamknięcie. I ja przynajmniej staram się nie oceniać tamtych decyzji dzisiaj z przestrzeni miesięcy, dlatego że to była naprawdę bardzo trudna sytuacja, zupełnie nowa dla wszystkich. Tak jak powiedziałem, nie było wzorców i takie były podjęte decyzje i gdy spojrzymy na dzisiejsze wskaźniki zachorowań, zakażeń COVID, myślę, że tamte 100-200 przypadków na dobę nowych to jest coś, o czym dzisiaj marzymy. Wracamy, bo od koronawirusa nie możemy w dzisiejszym czasie uciec, ale wracamy do tematu naszej audycji. Co, jakie objawy, co powinno nas zaniepokoić, abyśmy w chorobach płuc zwrócili się do lekarza rodzinnego, jeśli nam się uda dodzwonić, czy do specjalisty pulmonologii. Jakie objawy mogą sugerować, kiedy możemy domniemywać, że może to być nowotwór płuc? Najczęstszym objawem jest kaszel. Jak powiedzieliśmy, nowotwory płuc dotyczą w przeważającej większości palaczy papierosów, więc u palaczy papierosów kaszel, tak zwany kaszel palacza, wilgotny kaszel odkrztuśny, poranny jest czymś zupełnie, powiedzmy w cudzysłowie, normalnym. Natomiast gdy dochodzi do rozwoju nowotworu, charakter tego kaszlu zmienia się. On staje się bardziej suchy, jest po prostu inny. I każdy palacz, jeżeli stwierdza, że pojawia się u niego inny rodzaj kaszlu, nie ten wilgotny, poranny, który po odkrztuszeniu przynosi ulgę, tylko kaszel, który jest innego rodzaju, innego charakteru, zmiana charakteru tego kaszlu na taki właśnie suchy, nieodkrztuśny, to powinno już zaalarmować szczególnie palacza, że możemy mieć do czynienia z czymś zupełnie innym niż przewlekłoobturacyjna choroba płuc, z którą oni się zmagają na co dzień. U osób niepalących również suchy kaszel nietłumaczony niczym, który się pojawił, na pewno też. Krwioplucie. Każda jasna krew, to mogą być żyłki, kropki krwi w plwocinie porannej. Jeżeli nie jest to związane z pękaniem dziąseł przy porannej toalecie, również każde krwioplucie powinno być absolutnie alarmem. Również ból w klatce piersiowej. Każdy ból w klatce piersiowej powinien zwrócić naszą uwagę, że może być coś, dochodzić do czegoś, co powinno być, z czym powinniśmy zwrócić się do lekarza pierwszego kontaktu. Ale pamiętajmy też o tym, że zanim dojdzie do już rozwoju zaawansowanego raka płuca, są tak zwane objawy prodromalne, takie, które ogólnoustrojowe, które mogą wyprzedzać i to znacznie rozwój nowotworu taki w stopniu, w którym możemy go już zobaczyć na zdjęciu klatki piersiowej, a mianowicie niewytłumaczone chudnięcie, utrata apetytu, stany podgorączkowe,
które niewytłumaczalne, które się pojawiają. Także każda utrata masy ciała, około 10% wagi należnej, powinna nas w stosunkowo krótkim czasie, powinna zastanowić nas, żebyśmy poszukali przyczyny, bo może to być rozwijający się nowotwór, również nowotwór klatki piersiowej. Postępująca duszność. Zwykle palacze papierosów mają duszność, która związana jest z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, rozedmą, przewlekłym zapaleniem skrzeli. I duszność dominuje już w późnym stadium nowotworu płuc. Dlatego jeszcze raz, kaszel, krwioplucie, stany podgorączkowe, utrata apetytu, osłabienie, utrata masy ciała niewytłumaczona dietą, zmianą diety. To powinno, ból w klatce piersiowej, to powinno nas alarmować i w przypadku wystąpienia tego typu objawów powinniśmy zwrócić się do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz pierwszego kontaktu, pulmonolog, potwierdza nasz niepokój. Jakich badań dodatkowych, jakie badania czekają na pacjenta, który zgłosi się na wizytę? Pierwszym podstawowym badaniem jest zdjęcie klatki piersiowej. Najzwyklejsze tylno-przednie bądź i boczne zdjęcie klatki piersiowej. O takie zdjęcie powinniśmy prosić lekarza pierwszego kontaktu, jeżeli on sam nie jest skory do wykonania takiego badania. To jest badanie bardzo, bardzo proste, niedrogie, więc nie powinno być z tym problemów. A w dalszym ciągu zdarza się niestety zbyt często, że mimo tego typu objawów, dolegliwości, pierwsza, druga wizyta u lekarza pierwszego kontaktu nie zawsze kończy się zleceniem takiego zdjęcia, więc bardzo proszę, żebyśmy w tego typu sytuacjach prosili, wymagali od lekarza pierwszego kontaktu skierowania na zdjęcie klatki piersiowej. Czy inne badania, bardziej specjalistyczne, bo to jest podstawowe badanie, rzeczywiście każdy lekarz rodzinny powinien, jeśli mamy niepokojące objawy, powinien nam zlecić badanie RTG klatki piersiowej. Czy inne badania jeszcze bardziej tak, specjalistyczne? Tak, tak. Kolejnym krokiem jest przy podejrzeniu guza nowotworu płuca jest wykonanie tomografii komputerowej. Dzisiaj tomografia komputerowa jest badaniem nielimitowanym, finansowanym odrębnie, dlatego też nie obciąża ani specjalisty medycyny rodzinnej, ani żadnego innego specjalisty w poradni na przykład chorób płuc. Takie badanie, dlatego też nie powinno być problemów przy wątpliwościach, przy podejrzeniu nowotworu płuca, skierowanie na tomografię komputerową klatki piersiowej. W naszym regionie, w Białymstoku, jest wiele pracowni i w otoczeniu Białegostoku, nie tylko Białystok, wiele pracowni tomografii komputerowych i tak jak wspomniałem, jest to badanie finansowane odrębnie, czyli bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dlatego też dostęp do tych badań nie jest ograniczony i z tego co wiem, kolejki są niedługie. Panie profesorze, czy mamy w tomografii, na zdjęciu klatki piersiowej twór podejrzany o guza płuca? Jakie jest dalsze postępowanie? W przypadku podejrzenia nowotworu płuca, czy to na etapie zdjęcia klatki piersiowej, czy tomografii komputerowej, każdy pacjent powinien być skierowany do jednostki specjalistycznej, do oddziału bądź kliniki chorób płuc, gdzie jest poddany serii badań mających na celu określenie z jednej strony potwierdzenie histologiczne, czyli takie, gdzie pod mikroskopem stwierdzamy, z jakim typem nowotworu mamy histologicznym do czynienia, że jest to rzeczywiście nowotwór złośliwy, a z drugiej strony szereg badań mających na celu określenie rozległości nowotworu. Krótko mówiąc, chcielibyśmy, że jeżeli już dojdzie do rozwoju nowotworu płuca, chcielibyśmy, żeby to były nowotwory operacyjne, czyli w stadium z jednej strony
na co nie mamy wpływu, są takie typy nowotworów histologiczne, które a priori nie są nowotworami operacyjnymi, dlatego że tak jak rak drobnokomórkowy, jest to typ nowotworu, który już na wstępie tak bardzo szybko daje przerzuty do między innymi do szpiku, do krwi, że wiemy już, że gdy rozpoznajemy go, operacja, zabieg operacyjny nie przyniesie dużego efektu, ale szereg innych nowotworów, tak zwane niedrobnokomórkowe, jeżeli są wykryte w stadium wczesnym, gdy nie dały jeszcze przerzutów, kiedy są to guzki zwykle nie większe jak 3 cm, zlokalizowane wyłącznie w miąższu płucnym, takie nowotwory możemy operować z powodzeniem, co prowadzi do pełnego wyleczenia. Dlatego też bardzo ważne jest i dlatego nam bardzo zależy na tym, żeby nowotwór płuca był wykryty w jak najwcześniejszym stadium, w stadium, w którym jeszcze możemy operować. Ale wracając do pana pytania. Poza zdjęciem klatki piersiowej i tomografią komputerową w celu oceny rozległości, stwierdzenia, czy nie doszło do wytworzenia tzw. przerzutów odległych, wykonujemy takie badania jak tomografia tzw. PET-CT, czyli ze znakowaniem pochodną glukozy. To jest takie badanie całego ciała, którego czułość jest bardzo wysoka, dzięki któremu możemy wykrywać odległe przerzuty w ciele, bądź stwierdzać, że ich nie ma. Również tomografia głowy w celu wykluczenia przerzutów do centralnego układu nerwowego, również USG bądź tomografia brzucha w celu wykluczenia ewentualnych przerzutów do jamy brzusznej czy scyntygrafia kości. Bronchofibroskopia brzmi niezrozumiale. Co to za badanie i co daje specjaliście? Bronchofibroskopia jest podstawowym narzędziem pracy pulmonologa. Jest to nic innego jak wziernikowanie układu oddechowego. Można ją porównać do gastroskopii. Przy użyciu instrumentów podobnych do gastroskopu, tylko znacznie cieńszych, krótszych, wziernikujemy, podobnie jak gastroskopista, pulmonolog wziernikuje drzewo oskrzelowe, tchawice, główne oskrzela przy użyciu takiego bardzo, bardzo zaawansowanego sprzętu opartego na światłowodach. Na końcu takiej wiązki światłowodowej w bronchoskopie umieszczona jest kamera o wysokiej rozdzielczości, dzięki której możemy oglądać drzewo oskrzelowe do bardzo głęboko, nawet do drugiego, trzeciego czasem podziału płatowego, segmentalnego i subsegmentalnego w celu dotarcia do ewentualnego nowotworu, bo tak jak powiedziałem na wstępie, musimy przy diagnostyce raka płuca, chcemy ocenić przede wszystkim, jaki jest typ histologiczny. Czy jest to ten wspomniany rak drobnokomórkowy, czy może nie drobnokomórkowy, bo to decyduje o tym, czy pacjent może być poddany operacji, czy nie. A więc takim, że bronchoskopem docieramy do miejsca zmienionego chorobowo i różnymi metodami, czy to kleszczykami, czy igłą, pobieramy materiał, który następnie poddawany jest dalszym badaniom już przez patologa w celu barwienia, immunohistochemicznym, różnym zaawansowanym, dzięki którym możemy ocenić podstawowy typ histologiczny. Oprócz podstawowej bronchoskopii możemy te techniki, o których wspomniałem, dzisiaj są już bardziej zaawansowane. Jest coś takiego jak kriobiopsja, to jest sonda, dzięki której przy użyciu sondy, którą zamrażamy do minus 80 stopni, możemy pobierać całe kawałeczki miąższu płucnego. Również możemy wykonywać tak zwaną transbronchialną biopsję płuca pod kontrolą tomografii komputerowej, pod kontrolą lampy radiologicznej. Także szereg modyfikacji tych metod, dzięki którym możemy pobierać wycinki między innymi, które potem posłużą nam do potwierdzenia bądź wykluczenia nowotworu. Dzisiaj są już dostępne również u nas w Białymstoku.
Badanie histopatologiczne. Co wnosi, co daje lekarzowi i jak ten, co z tym wynikiem dalej się dzieje? Badanie histopatologiczne mówi nam o typie histologicznym nowotworu. Nowotwory płuc dzielimy przede wszystkim na grupę nowotworów niedrobnokomórkowych i drobnokomórkowych. Jak wspomniałem, drobnokomórkowy nowotwór operuje się niezwykle rzadko. W chwili udowodnionego pojedynczego guzka możemy usuwać. Niemniej jednak zwykle nie kończymy tego leczenia na samej operacji. Natomiast przy stwierdzeniu typu niedrobnokomórkowego, zazwyczaj jest to rak płaskonabłonkowy bądź gruczołowy, te są najczęstsze. Dziś mamy do czynienia z tak zwaną spersonalizowaną medycyną i spersonalizacją leczenia, a mianowicie różnego rodzaju formy leczenia dostosowujemy do typu histologicznego nowotworu. Panie profesorze, chyba zasłużyliśmy na przerwę, a nasi słuchacze, jeśli mogę prosić o zapowiedź, droga ku zachodowi. Bardzo proszę. Pan profesor zachęci do posłuchania? Tak, zapraszam państwa do wysłuchania utworu z mojej płyty pod tytułem Droga ku zachodowi. Dziękuję. Do usłyszenia po krótkiej muzycznej przerwie. Oczywiście Droga ku zachodowi. Zachodowi droga tu się zaczęła i mnie gna. Rodzinne plansze pól, stroskane głowy wierzb i pierwsza randka tu, i pierwszy w bójce cios. Wiej wietrze motyle losy, wiej ty dziej, bo się dziej. Ku zachodowi droga, choć meandruję, ale tam poprawiam perły nut, ze sceny rzucam w tłum sceniczny kostium wnet, w służebny zmienię strój. Wiej wietrze motyle losy, wiej ty dziej, bo się dziej. Zachodowi droga pamięta o mnie, a ja mniej. Lat wiele twardej gry, siwieją głowy wiesz. U źródeł oczu twych zarasta rzęsą staw. Wiej wietrze motyle losy, wiej dziej, bo się dziej. I na raz dwoje nas, kto to nakręcił ten film, jaki to mistrz, co sprawia ten czuły stan, żebym ja zabić się dał za nią jak nic. Ku zachodowi droga pamięta o mnie, a ja nie. I nowe życia z nas, naszego jakby mniej. To przecież cały sens, i czego jeszcze chcieć. Wiej wietrze motyle losy, wiej dziej, bo się dziej. I na raz to nakręcił ten film, jaki to mistrz, co sprawia ten czuły stan, żebym ja zabić się dał za nich jak nic. Ku zachodowi droga, tam przecież całe piękno jest, i
oto wciskam gaz, oto odrywam się urodą nowych prac. Życie porywa mnie, wiej wietrze, motyle losy wiej, dziej, bo się dzieje. Witam Państwa po krótkiej muzycznej przerwie. Przypominam, naszym gościem jest pan profesor Robert Mróz, kierownik Kliniki Pulmonologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Rozmawiamy o nowotworach płuc, mówiliśmy o czynnikach ryzyka, mówiliśmy o diagnostyce, o rozpoznaniu histopatologicznym. Zanim porozmawiamy o leczeniu, to jak przebiega leczenie, mam kilka pytań od naszych słuchaczy, którzy wcześniej te pytania wysłali do redakcji. Panie profesorze, mój ojciec miał zdiagnozowanego, pytanie słuchacza, mój ojciec miał zdiagnozowanego raka płuca. Jak duże jest prawdopodobieństwo, że ja też zachoruję? Jak powiedzieliśmy wcześniej, w blisko 90% przypadków rak płuca występuje u osób palących. Sytuacja, której boi się słuchacz, a mianowicie genetyczna predyspozycja do rozwoju nowotworu, w niezwykle sytuacjach rzadkich może mieć miejsce, ale mówimy, proszę pamiętać o tym, że my mówimy o predyspozycji genetycznej do rozwoju nowotworu. Żeby rozwinął się nowotwór, to obok predyspozycji powinniśmy mieć narażenie. Więc najprostszą drogą, żeby uniknąć nowotworu, bez względu na to, czy rodzic, czy ktoś w rodzinie miał, czy nie, jest niepalenie. Jest unikanie palenia tytoniu i osoba, która nie pali tytoniu, bądź nie paliła, a jeżeli paliła, to niech rzuci jak najszybciej, prawdopodobieństwo, że dojdzie do rozwoju nowotworu płuca u tej osoby, spada z każdym rokiem od rzucenia palenia. I to, czy nasz rodzic, który pewnie palił i to palił wiele lat, pamiętajmy o tym, że kiedyś zarówno i papierosy były znacznie bardziej szkodliwe, one w dalszym ciągu są bardzo szkodliwe. Każdy papieros, w którym dochodzi do spalania tytoniu, jest szkodliwy. Ale wiemy też, że zarówno nasi dziadkowie, ojcowie palili te papierosy i bez filtra i różnego rodzaju bardzo mocne i jeszcze bardziej szkodliwe. I przede wszystkim nikotynizm był jeszcze bardziej w tamtych czasach, panoszył się w środowisku pracy, w kawiarniach, w pokojach nauczycielskich. Tak naprawdę wszędzie było, nie pomijając filmu, i bo to były te bardzo złe przykłady tak naprawdę. Także wracając do pytania, jeżeli słuchacz nie pali papierosów, jeżeli słuchacz i dobrze się odżywia, jest w pełni zdrowia, prawdopodobieństwo rozwoju nowotworu tylko dlatego, że rodzic chorował, jest podobne jak u innej osoby, która nie pali papierosów. Czyli małe. Natomiast pan Antoni, wysyłając maila, niepokoi się o dachy na wielu wsiach, na Podlasiu. Są jeszcze pokryte taką płytą, dachówką azbestową. Czy jest to niebezpieczne dla mieszkańców? Czy dotyczy to tylko pyłu, który będzie się unosił w trakcie demontażu i utylizacji tego azbestu? Obawiam się, że zaskoczę tą odpowiedzią, którą teraz powiem, a mianowicie związek azbestu z rozwojem tak zwanego międzybłoniaka opłucnej mezoteliomy, który de facto nie jest nowotworem płuc, a opłucnej i typem zupełnie innym mięsakiem. Związek z narażeniem na azbest dzisiaj nie do końca wytrzymuje próbę czasu. Przede wszystkim prace, które dowodziły rozwoju tego rzadkiego bardzo nowotworu opłucnej, związek z narażeniem na azbest, z jednej strony wskazuje na konieczność długotrwałej, wieloletniej ekspozycji
przekraczającej 20, a nawet 40 lat, a z drugiej strony głównie prace te dotyczyły tak zwanego azbestu błękitnego, a nie białego. A biały azbest, ten, który jest używany między innymi w eternicie, używany był powszechnie w różnego rodzaju ciepłownictwie, rury ciepłownicze, były nim otoczone koce przeciwpożarowe. Tenże biały azbest może powodować przy dużym natężeniu, zapyleniu, tak jak to było kiedyś w zakładach azbestowych, może i powodował u tych głównie pracowników azbestozę. Jest to zupełnie inna choroba, ciężka też, ciężka pylica, ale nie ma to żadnego albo większego związku z nowotworem międzybłoniakiem u płucnej, który jest z jednej strony bardzo rzadkim nowotworem, a z drugiej dzisiaj evidence-based medicine, wymogi, czyli medycyny opartej na faktach, pozwalają nam na dużo, dużo większą rezerwę w ocenie tamtych badań, które dowodziły, że azbest powoduje międzybłoniaka u płucnej. Kolejne pytanie od słuchaczki tym razem. Mówiliśmy już, ale powtórzmy, czy e-papierosy mogą wywołać nowotwory układu oddechowego? Mówiliśmy o tym, że przede wszystkim dym tytoniowy i jego składniki wywołują nowotwory, wywołują. Natomiast e-papieros to instrument, który nie powoduje wytworzenia dymu tytoniowego. To urządzenie, które powoduje wytworzenie nikotyny albo podanie nikotyny do układu oddechowego, ale samej nikotyny zwykle w oparach glicerolu. Oczywiście jeżeli wdychamy cokolwiek, co nie jest powietrzem, czystym powietrzem, na pewno jest to czynnikiem drażniącym dla układu oddechowego. Niemniej jednak wdychanie glicerolu jest nieporównywalnie mniej szkodliwe. Ocenia się to na mniej niż 5% szkodliwości zwykłego, tradycyjnego papierosa. Natomiast tu od razu dygresja. Doniesienia, o których swego czasu mówiono, przypadki śmierci, wytworzenia tak zwanego popcorn lung, czyli kukurydzianego płuca, czyli takiej sytuacji, gdzie wdychając e-papierosy u młodych ludzi dochodziło do szybkiego włóknienia płuc, prowadzącego w szybkim okresie do zgonu. Te doniesienia medialne były zatrważające, niemniej jednak potrzebują one pewnej korekty, istotnej korekty, a mianowicie w Polsce e-papierosy kupujemy z tak zwanymi wkładami gotowymi, likwidowymi. Nie mamy możliwości na komponowanie nowych. Natomiast w Stanach Zjednoczonych młodzi ludzie mieli możliwość komponowania jak gdyby przez samych użytkowników tego, co tam się w tych wsadach likwidowych znajduje i krótko mówiąc zaczęli używać tychże e-papierosów do wdychania marihuany. A rozpuszczalnikiem dla marihuany jest octan witaminy E, który to octan witaminy E jest właśnie tą substancją, która jest niezwykle uszkadzająca dla podatnych płuc i ona może prowadzić, i ona prowadziła u wszystkich tych 19 bodajże przypadków śmiertelnych do rozwoju postępującego w bardzo gwałtowny sposób włóknienia i następowej śmierci. Także wiązanie śmierci z paleniem e-papierosu, to tak jakbyśmy powiedzieli, że samochód zabija. Czyli jest to mniejsze ryzyko, aczkolwiek no ma swoje tam, uszkadza też, jakby jest czynnikiem uzależniającym, natomiast nie ma bezpośredniego związku z chorobą nowotworową. Jeszcze raz powiem, zarówno e-papierosy, jak i te tak zwane IQOS-y dzisiaj służą do terapii o mniejszej szkodliwości. Absolutnie nie zalecamy rozpoczynania przygody z nikotyną, szczególnie u osób młodych i u nikogo, czy to przy użyciu IQOS-ów, czy papierosów. Natomiast u osób, które już palą, które już są uzależnione od nikotyny,
a nie wystarcza im silnej woli, może zbyt długo palą, zbyt dużo palą, są bardzo, bardzo uzależnieni. U tych osób zaleca się przede wszystkim zamianę z tradycyjnych papierosów na IQOSy bądź na e-papierosy. Panie profesorze, wracamy do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania. Rozpoznaliśmy chorobę nowotworową, raka płuc. Jak wygląda leczenie? Jakie szanse na terapię ma pacjent? Największe szanse na terapię ma pacjent, u którego raka rozpoznaliśmy wcześniej, w okresie jeszcze zanim nowotwór wytworzył przerzuty, tak zwane przerzuty odległe do innych narządów, do brzucha, kości, głowy, szpiku kostnego. Ci pacjenci są poddawani zabiegowi operacyjnemu i możliwość pełnego wyleczenia jest absolutnie w ich przypadku możliwa i realna, i dlatego też bardzo zależy na wczesnym zgłaszaniu się, wczesnym rozpoznawaniu objawów, które mogą sugerować rozwój raka płuca. Natomiast u niestety ogromnej rzeszy pacjentów, większości pacjentów, którzy zgłaszają się zbyt późno, w sytuacji, gdy nowotwór jest już na tyle jest duży, już nacieka istotne narządy klatki piersiowej, duże naczynia, czasem serce, nowotwór, który już dał przerzuty odległe do innych narządów, ci pacjenci mogą być poddani terapii niezabiegowej, a mianowicie chemioterapii, bądź ostatnio, z czego bardzo się cieszymy, immunoterapii. Bądź radioterapii i ewentualnie te trzy metody możemy też łączyć. Chemioterapia, na czym polega? Co to za rodzaj terapii? Chemioterapia polega na podawaniu substancji, które działają na szybko dzielące się komórki, takie jakimi jest nowotwór płuca, bo nowotwór płuca charakteryzuje się tym, że komórki jego dzielą się w sposób nagły, chaotyczny i bardzo szybki. Dlatego też substancje, które podajemy, one działają przede wszystkim na komórki szybko dzielące się. Między innymi dlatego możemy obserwować wypadanie włosów u pacjentów, którzy przyjmują chemioterapię. To jest jako działanie uboczne. Jako działanie uboczne. Chemioterapię podajemy zwykle w cyklach 3-tygodniowych, to znaczy w pierwszym, bądź pierwszym, drugim, trzecim dniu, a następnie kolejny cykl w 22, trzecim dniu tejże, czyli raz na 21 dni. Leczenie chirurgiczne, leczenie chemioterapeutyczne, radioterapia. Co to za rodzaj leczenia? Radioterapia jest to użycie promieniowania jonizującego w celu zniszczenia komórek nowotworowych. Dzisiaj mamy różne rodzaje tejże radioterapii, włącznie z tak zwaną radioterapią stereotaktyczną, czyli w bardzo precyzyjnie w określonym objętości, czyli możemy bardzo precyzyjnie zlokalizować guz i usunąć go z tak zwanym marginesem bezpieczeństwa, ale niewielkim. Także samo uszkodzenie miąższu płucnego otaczającego jest niewielkie, tylko w takim stopniu, w jakim jesteśmy pewni, że zniszczyliśmy guz z niewielkim rąbkiem otaczającego miąższu płuca. Immunoterapia. Wymawiając słowo immunoterapia, pozawerbalnie pan profesor przekazał dużą radość co do tej terapii. Co to za terapia? Tak, immunoterapia to zupełnie nowa era w medycynie. Tak jak wspomnieliśmy, tradycyjna chemioterapia dotyka tak naprawdę całego naszego ciała. Może mieć negatywny wpływ na wszystkie komórki naszego organizmu, dlatego też zwykle tych kursów chemioterapii możemy podać 4, czasem 6.
po czym kolejne podanie może przynieść więcej szkody niż pożytku organizmowi. Natomiast immunoterapia opiera się na wykorzystaniu układu odpornościowego własnego, na wspomaganiu tegoż układu, na odblokowaniu pewnych szlaków, które nowotwór sam przez się hamuje w organizmie naszym, bo takie on ma działanie, nowotwór może mieć, że wyłącza tak naprawdę z naszego, w naszym organizmie szlaki komórkowe głównie, które ewentualnie niszczyłyby rozwój nowotworu, a immunoterapia przywraca te szlaki, odblokowuje, otwiera, krótko mówiąc, uruchamiając naszą własną odporność i komórki naszego układu odpornościowego, które, krótko mówiąc, walczą i zabijają komórki nowotworowe. Czyli jest to najbardziej naturalny sposób leczenia, wykorzystujący potencjał naszego organizmu. Tak. Oczywiście też możemy mieć do czynienia z działaniami ubocznymi, między innymi takimi jak immunologiczne zapalenie płuc. Niemniej jednak, jeśli chodzi o precyzję działania i potencjalne działania uboczne w immunoterapii, to tak jak wspomniałem, to jest zupełnie nowa era w medycynie, w pulmonologii i w onkologii. Panie profesorze, powikłania chorób nowotworowych układu oddechowego. Nowotwór płuca dotyka układu, który jest nam absolutnie niezbędny do podstawowych czynności życiowych, do oddychania. Dlatego też w swoim wczesnym stadium, jeżeli rozwija się guz płuca peryferyjnie, w odległym miąższu płucnym, odległym od serca, od dużych naczyń, początkowo poza, tak jak wspomnieliśmy, może się rozwijać bezobjawowo, może być ta wspomniana utrata masy ciała, osłabienie apetytu, może się pojawiać niewielki ból, ale jeżeli nie jest wciągnięta opłucna, ten ból może się pojawić późno. Na początku ma minimalny wpływ na funkcjonowanie układu oddechowego, natomiast w miarę postępu obejmuje coraz większy obszar, objętość płuc, co może skutkować postępującą dusznością. To jedno. Po drugie, nowotwór może naciekać. Może naciekać duże naczynia, co może się wiązać początkowo przy naciekaniu niewielkich naczyń, małego kalibru z niewielkim krwiopluciem, ale również może to być duży, masywny, kończący się śmiercią krwotok. Inne działania, które powoduje nowotwór, wiążemy z przerzutami. Przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego mogą mieć kardynalny wpływ na funkcjonowanie organizmu poprzez wytworzenie tak zwanej ciasnoty czaszkowej i ucisk na ważne centra zarządzania w układzie centralnym. Myślę, że pan profesor więcej by na ten temat powiedział. Niemniej jednak z tym się liczymy, więc wszelkie, bądź to zaburzenia widzenia, ból głowy, zawsze, nawet gdy mamy bezobjawowy przebieg, jeśli chodzi o centralny układ nerwowy, też monitorujemy, wykonujemy tomografię komputerową, czasem rezonans magnetyczny, sprawdzamy, czy nie mamy do czynienia z przerzutami w ośrodkowym układzie nerwowym, bo to przecież cała fabryka zarządzająca funkcjonowaniem naszego organizmu. Przerzuty do kości zwykle wiążą się z ogromnym bólem, bo ból jest tym, który jest ogromnym problemem pacjentów z nowotworami. Przerzuty do kości, również przerzuty do kręgosłupa, które mogą skutkować przerwaniem wręcz ciągłości kręgów, a co za tym idzie, ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego. To są te działania uboczne nowotworu, powikłania nowotworu, o które boimy się najbardziej. Panie profesorze, mamy czas pandemii, epidemii, kontakt z lekarzem utrudniony. Jak wygląda sytuacja taka epidemiologiczna
czy widzimy już negatywny wpływ w diagnostyce chorób nowotworowych układu oddechowego? Chciałbym powiedzieć nie, ale niestety zmuszony jestem powiedzieć tak, dlatego że nie mogę się jeszcze opierać na badaniach epidemiologicznych. Czas jest zbyt krótki. Niestety na co dzień we wszystkich trzech klinikach w Białymstoku obserwujemy dużo większą liczbę przypadków, gdy pacjenci zgłaszają się do nas w dużo, dużo późniejszym stadium rozwoju choroby nowotworowej. Te pół roku, które na nas, blisko pół roku, którym pandemia odcisnęła piętno, spowodowało to, że pacjenci z różnych przyczyn zgłaszają się dzisiaj do nas z nowotworami, niestety już w fazach nieoperacyjnych, w fazach z odległymi przerzutami, bądź duże, obserwujemy rozwój dużych już guzów, również nieoperacyjnych, naciekających ważne narządy klatki piersiowej i nie tylko. I to jest coś, co niestety pandemia już spowodowała. I dlatego też tu apel, jeśli rzeczywiście państwo macie obawy co do objawów, czym możecie się zgłaszać, czy jeszcze możecie zaczekać, bo wirus COVID, zgłaszajcie się. Poradnie chorób płuc są otwarte, działają. Myślę, że lekarze rodzinni muszą i są i będą na tyle wyczuleni, że w przypadku podejrzenia nowotworu będą wszystkich pacjentów kierować do specjalistów chorób płuc, bo nie ulega dla mnie wątpliwości, że nie możemy obarczać za te późne zgłaszanie się wyłącznie przeciążonej służby zdrowia z powodu COVID-u. Również to również wymaga wyczulenia się osób, które palą głównie papierosy, na te objawy, o których mówiliśmy, żeby nie zrzucały swojego opóźniania się ze zgłoszeniem się do lekarza obawą o COVID czy coś takiego. Dlatego, że dzisiaj my obserwujemy po tych kilku miesiącach naprawdę duży napływ pacjentów zarówno z nowotworami, jak i z nowotworami, tak jak powiedziałem, płuc w zaawansowanym, nieoperacyjnym stadium. Nie boimy się diagnostyki. Nie czekajmy, aż COVID przeminie. On jeszcze, koronawirus SARS-CoV-2, będzie z nami jeszcze miesiące, jak nie lata. Natomiast postęp choroby nowotworowej, zwlekanie z diagnostyką, zwlekanie z leczeniem, może dla nas skończyć się tragicznie. Tak, każdy miesiąc wahania, opóźnienia diagnostyki może mieć zatrważające i niepowetowane skutki. My naprawdę mamy dzisiaj bardzo dobrą diagnostykę i możliwości leczenia w Białymstoku. W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku stworzyliśmy tak zwany Lung Cancer Unit, czyli jednostkę, która w sposób bardzo sprawny i bardzo szybko pozwala nam na szybką diagnostykę i ocenę zaawansowania nowotworu, ocenę histologiczną. Dziś możemy powiedzieć, że w ciągu między 5 a 10 dni diagnostyki jesteśmy w stanie przygotować pacjenta do zabiegu operacyjnego. Ale jedyne, co nas limituje, to czas, w którym pacjent zgłasza się do naszego Lung Cancer Unit. W przypadku, gdy jest to już nowotwór nieoperacyjny, to czy zdiagnozujemy to w 5 czy 10 dni, jest już niestety sytuacją, która pozwoli nam tylko i wyłącznie na wdrożenie immuno- bądź chemioradioterapii, a szanse na wyleczenie tymi metodami są znacznie, znacznie mniejsze niż szanse na wyleczenie nowotworów we wczesnym stadium. Naszą audycję będziemy kończyć przesłaniem: rzuć palenie. Tak, rzuć palenie. Jeżeli masz z tym problem, zamień na IQOS-a, zamień na e-papierosa.
Zwróć się do pulmonologa, jeśli masz z tym problem, my pomożemy. Natomiast jeżeli masz wątpliwości, jeżeli masz objawy, które, o których wspominaliśmy, nie wahaj się, zadzwoń, zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu bądź do pulmonologa. Też jeśli podejrzewasz u siebie objawy, które mogą sugerować chorobę nowotworową, nie czekaj, nie bój się sytuacji epidemiologicznej, która jest obecna obecnie w kraju. Zwraca się o pomoc do lekarza rodzinnego, zwraca się do pomocy o specjalistów. To może być decydujące w uratowaniu życia, w wyleczeniu. Tak, ja pod tymi słowami mogę się tylko podpisać i podziękować za zaproszenie. A ja dziękuję dla pana profesora. Moim i państwa gościem był pan profesor Robert Brus, muzyk, kierownik kliniki chorób płuc Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Muzyka, my śpiew w tradycji prawosławnej bardzo doceniamy. Nabożeństwa, liturgie opierają się na dobrym głosie. To daje siłę, a pan profesor ten głos posiada. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za te miłe słowa i za zaproszenie. A ja państwa zapraszam na kolejną audycję Pytanie do specjalisty. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Radio Ortodoksja.